Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nie przedłużajmy wstęp tych ceremoniałów, bo jest oczywiste, że bardzo się cieszymy i nieco jesteśmy stremowani. Musząc, przynajmniej mówię tu za siebie, w tak eksponowanym, ekskluzywnym miejscu, gdzie rozstrzygają się tak ważne, istotne sprawy publiczne, narodowe i przyszłości w ogóle, zabrać głos, co w wypadku kogoś, kto zajmuje się wierszami, piosenkami i tak dalej, jest rzeczą niesłychanie ryzykowną. Jak usprawiedliwić moją obecność, z czym ja bym tutaj do Państwa mógł się dzisiaj pojawić, żeby ta moja krótka, powiedziałbym, przystawka przed daniem głównym, czyli programem Andrzeja, profesora Andrzeja Nowaka, żeby ta była obecność moja tutaj usprawiedliwiona i po coś. Co do mnie, mam pomysł taki, żeby Państwu przeczytać kilka wierszy i opowiedzieć, co poeta chciał przez to zrobić, wyrazić. Z takiego ostatniego mojego tomiku, wydanego zresztą przez wydawnictwo Arkana, Skąd nasz ród? Powiedziałbym tak wspólnie. I to by była moja rola, a dalej z ogromną ciekawością, ciekaw jestem, Andrzeju, co masz do powiedzenia na temat tej książki, o której krąży tyle już sensacyjek, domysłów i no, zaostrzony apetyt jest taki, jest nasz program. Jeśli Państwo macie jakieś korekty, to proszę bardzo, a jeśli nie, no to niech to jakoś się, powiedziałem, toczy. Jak? Ty powiesz coś? Czy ja mam coś dalej? Nie namówiliśmy się nic. Nie namawialiśmy się, bo się rozumiemy chyba na ogół nie najgorzej od 20 paru lat. Jeżeli mogę zacząć przed, jako support, jak to pan Jan Pietrzak powiedział mi, że w takiej roli miałem przyjemność występować na promocji znakomitej książki Jana Pietrzaka, która się ukazała. Bardzo Państwa zachęcam do wspaniałej książki. Tom felietonów, książka poważna właściwie i no, myślę, że bezcenna historia tych smutnych lat, ale z happy endem, lat 2008-2015. Więc tam występowałem jako... Aha, przepraszam, no to już nie zapowiadam, ale tam występowałem jako support, więc skoro teraz jestem supportem do Leszka, to pozwolę sobie powiedzieć tyle, że ta książka, ten tom Pamiętać, wydaje mi się, oczywiście nie jestem żadnym fachowcem, jestem po prostu zauroczonym czytelnikiem tego zwłaszcza tomu, tak jak wielu poprzednich, ale dlatego ten tom wydaje mi się szczególnie ważny, bo mówi o zagadnieniu, które przekracza na pewno bariery poezji, a dotyczy doświadczenia, które jest bliskie także zawodowi historyka. Pamięć, która jednakże jest tutaj ujęta nie przez pryzmat jakichś, prawda, dat, faktów, chociaż daty się pojawiają pod niektórymi wierszami i to są bardzo ważne, znaczące daty, ale to jest pamięć o drugim człowieku, o ludziach, których próbowano właśnie gdzieś zadeptać, pamięć o tych ludziach, o których pan Tadeusz Płużański pisze, i o innych ludziach, tych, którzy odeszli tak tragicznie od nas 10 kwietnia. To jest moim zdaniem jedna z najpiękniejszych poetyckich analiz fenomenu pamięci i zdrady. Tak, to jest to, co łączy nasze dwie książki, tak myślę, bo Leszek oczywiście występuje tą piękną poezją przeciwko zdradzie, bo zapomnieć o ludziach nam bliskich, to jakby zapomnieć o zasadach, które nas stanowią. I myślę, że ta piękna książka mówi o tym pewnie dużo więcej niż jakieś tłuste tomy historyków, bo mówi językiem poezji. Jeżeli pozwalam sobie zabierać ten głos, to tylko po to, żeby w ten sposób wprowadzić, zachęcić Państwa do czytania tego tomu i do słuchania z uwagą tego, co Leszek sam za chwilę przeczyta. Dziękuję bardzo. Taką książkę może złożyć każdy. Każdy ma jakieś zobowiązania
wobec swojego upamiętania, wobec tych, którzy go wyposażyli, którzy go upoważniają, którzy dopominają się w dalszym ciągu w każdym o ich poświęceniu, o ich cenie, o ich nauce, o tym, że jesteśmy tacy, a nie inni. Więc ja też taką książkę sobie złożyłem, żeby to jakoś lepiej wyodrębnić. Chciałem udzielić głosu tym, którym ten głos odebrano. Z różnych powodów. Przez fizyczną nieobecność, przez nieobecność, ponieważ zostali wykreśleni, wyzuci z obecności jakiejkolwiek innej w pamiątkach, w przekazach, w obecności medialnej. I ta książka, książeczka też jest jakimś moim głosem w dyskursie z przeszłością w ogóle. Jak to pamięć sama w sobie zawiera zakres tematyczny i zakres czasowy. Żeby to jakoś usprawiedliwić, zacznę może od tej części, którą poświęcam datom 2010, ale i wcześniejszym. Przeczytam Państwu najpierw trzy wiersze, które ilustrują to, co powiedziałem, że chciałem przemówić jakby za tych, którzy nie mogą i nie mogli. To jest wiersz napisany 12 kwietnia 2010, a więc tak bezpośrednio. Prawdę mówiąc, nigdy go nie czytałem na takich zebraniach, ponieważ uważałem, że jest tak intymny i tak szczególny. W szczególnym momencie poświęcone są te myśli i moja próba ogarnięcia własnej bezradności wobec tego, co się stało, że jak gdyby czytanie tego wiersza w charakterze kogoś, kto występuje z jakimś wierszem, wydawało mi się czymś właściwie niewłaściwym. Jednakże ta perspektywa 5 lat pozwala już mi ten wiersz, jak powiem, upubliczniać. Modlitwa za nich. Boże, daj siłę, pozwól wierzyć, że ćwierć sekundy i mniej jeszcze, wcześniej, choć i najmniejsze mgnienie, zdążył tam anioł miłosierny, Twój posłaniec, osłonił ich swym skrzydłem, wyrwał, uniósł i przygarnął, zanim runęli. Bo nie umiera tu na ziemi duch sprawiedliwy, wola prawa, miłość czysta. Dla takiej wiary daj moc, Panie, że tam upadła w lesie katyńskim materia roztrzaskana tylko, a byli wzięci do arki Twego miłosierdzia. Są ocaleni. Istoto licha, lepianko człowiecza marna. Wierzysz tak? Wierzę, Panie. Kraków, 12 kwietnia 2010. Inny wiersz. Ogarniam myślą ich. Ogarniam ich ostatnie chwile. Od dalszej chwili myśl moja się odbija. Pojmany, w loch ciśnięty, w oczach oprawcy może ile? Powietrze szarpać ręką? W nieczułą ciemność krzyknąć imię? Ogarniam myślą ich, ogarniam myślą tamte ich ostatnie chwile. Ponad gniew, strach,
wzgardę i bezradność. Co może niemy bunt? Na końcu zawsze jednak woła miłość najdroższa. Synku, mamo, Boże, strzał, ciemność. Myśl moja się odbija od tamtej chwili tam w Katyniu. Pomyśleć. Oprawcy mówili językiem bratnim w mowie Tołstoja i Puszkina. Na grzebyk z grobu pod Bykownią. Niepojęte, niezbadane losy i niepojęta, nieuciszona siła tego krzyku strzałem, łopatą, butem uciszonego, zadeptanego, w niepamięć wrzuconego. Ułamku rzeczy, drobino plastyku, mojego narodu relikwio święta, grzebyku z grobu pod Bykownią, z mogiły z chwili tamtej wydobyty. Do kogo? O co wołają dziś imiona na tobie wyryte? W piach wtedy wołające, z dna poniżenia, dłonią człowieczą dziś podniesione, wypowiedziane żywą wargą, pomiędzy nas przywołane. Szczątku znikomy i bolesny, grzebyku z grobu pod Bykownią. Na cud twojego zmartwychwstania, zdumienia, grozy niemej, ile zbiegło się i otoczyło cię bezradnie. Dalekie, w czasie i w przestrzeni przed tobą niech moje zegnie się kolano, gdy słowa do mowy też dojść nie umieją. Ten cykl może zakończę tym wierszem z tamtej strony. Oda do mowy kresowej. Witaj, gałązko mowy kresowej. Po długim milczeniu twój zaśpiew znowu słyszę. Te same pieśni i pacierze u naszych korzeni i groby jednakowo bliskie. Bliźniacza witko od wschodniej strony, witaj mi i wybacz. W piśmie nie mogłem cię przygarnąć, ponad zasieki ze słowem pociechy przedrzeć się przez eter, do ciebie pobiec. Było to możliwe? Czas zły rozdzielił. Wiem. Krępowano oddech. Transportami w syberyjskie śniegi wywożono pamięć, lecz wiem z daleka i nie wszystko. Dziś na ulicach miasta mego słyszę, jak krzątasz się zlękniona. Uboga czasem tak kuzynka z czemodanem w dłoni nieśmiało w progi domu wchodzi, niepewna, jak ją po latach przyjmą. Swoi czy nie swoi? Witam cię z radością i ze skruchą. Ty nie jak gość tu, ale domownica, ty masz tu prawo, jak po usłanej kontuszami drodze królewskiej na Wawel prosto do siebie iść i jak po swoje. Z ciebie się przecież kiedyś wywiodły księgi Adama, testament Juliusza. Gałązko mowy wschodniej, zruszczona, potargana burzą. Pomiędzy tymi sarkofagi ty jesteś tu jak laur,
najtrudniej doniesiony. I w tych okolicach wawelskich przelecę stronami i zatrzyma się na tej, gdzie jest wiersz już krakowski. W mojej pamięci też mam, szczególnie w moich relacjach krakowskich, postać jedną, wobec której jestem i jesteśmy wszyscy dłużnikami, ponieważ przystawił nam takie lustro, jak chyba nikt nie uczynił tego w czasach nowożytnych, a myślę tu o weselu Stanisława Bispiańskiego. A w Krakowie jeszcze postawił nam taki kościół i tak go wyposażył jak kościół franciszkanów i choćby dla tych dwóch powodów należy mu się tam pomnik. Jest, ale co to za pomnik? I tak chodząc po tym mieście, natykając się na co chwilę na jakieś ślady obecności tego niezwykle wpisanego mocno w pamięć tego miasta i to materialnie, ale i nie tylko, bo co chwilę to gdzieś jakaś praca, jakaś tablica, jakiś witraż, jakieś nawet zakamuflowane podobno na ulicy Szpitalnej, nie wiem czy o tym wiesz Andrzeju, zaprowadzono mnie tam kiedyś, podobno klatka schodowa wymalowana jako, tak powiem, zarobkowo. Jeszcze powiem, nie zakwalifikowana jako dzieło Wyspiańskie, ale podobno są podejrzenia. I tak dalej, i tak dalej. Ale ja wiążę te wiersze w taki cykl, który układa mi się, który nazwałem z cyklu Ballada o sojuszu róży z chochołem. I w tej takiej, powiedziałem, takim mowie dialogowanej z głosem z początku tamtego wieku, głos chodzącego po tym mieście z naszych czasów o tym sojuszu róży z chochołem. W ogrodzie niegdyś Stanisławowym, w kraju nad Wisłą, w strefie wciąż nie nadeszłej wiosny, patrzę na ciebie, różo, i smutek trawi myśli moje. Ucho przykładam i rękę trwożnie i czekam szeptu, szukam tętna. Smucę się i boję. Tyś zapomniała, różo, nie śnisz już wiosny z poety srebrnych snów, z pokoleń upragnionej. Widzę twój sojusz, różo, jak niegodny. Powtarzasz kłamstwa, w chocholim gniesz się tańcu chętna. Nie brzydzą cię objęcia tępej władzy, ni kwaśno mdlący zapach słomy. O różo dawna, jasna, na polską modłę piękna. W królewskich niegdyś tu ogrodach i przy włościańskiej, bronowickiej chacie z jednego szczepu prowadzona, w triumfu czas z wdzięcznością do rycerskiej zbroi wzięta, w koronach, w wieńcach dożynkowych wysoko unoszona, różo Madonny i tej dziewczyny grodgerowskiej, rzewnie kwitnąca u powstańca grobu. Zdrętwiała, dziś już niepamiętna. Wszak bez przymusu, z własnej woli chętna, bez zawstydzenia trwasz w przymierzu jak niegodnym. W ogrodzie niegdyś Stanisławowym, u stóp Wawelu, przy tobie różo i ja stoję. Smucę się i lękam. Dzień zmierzcha. Ponure niebo od zachodu. Wiatry od wschodu z grozą ciągną. Kraków. 9 kwietnia 2013 rok. Ten kwiecień to jakoś u mnie tak owocuje.
ostatni wiersz z tego tomiku, to jest kwietnia 2014. Pamiętać. Pamiętać to znaczy być dalej Twoim posłańcem tu, na tym świecie. Trzymać się za rękę, choć dzień daleki, nie ta okolica. Wciąż trzymać się za rękę w tamtej chwili, gdy nieba reset, ziemia spod stóp leci, odtąd na całą Twoją wieczność. Pamiętać. To widzieć Cię w drobiazgach, w codzienności. Na horyzoncie rozpoznawać sylwetkę. Odwijać Cię spod powieki. Rozpoznawać jak refren, jak powracające ptaki. Z niewidzialnym zasiadać przy stole. Wtrącać Twój głos do rozmowy. Pamiętać. To być wiernym. Ponad interes, ryzyko opłacalności, wszelaką koniunkturę. Niestrudzenie i odważnie pytać, skąd zdrada przyszła i czyja wina. Nie milczeć, kiedy upokarzają Twoje imię, kneblują zdanie, zadeptują Twoje ślady. Pamiętać. To umieć dochować wiary, że sprawiedliwość, miłość, prawda to kategorie nieprzynależne do żadnych tu układów, lecz desygnaty zasady innej, spoza, nie stąd. Czujnikiem żywym tego rezonansu jesteś. Pamiętać, żyć jakby się miało zaraz, zaraz za chwilę, po imieniu odezwać do siebie, a z odwróceniem głowy, jakby się miało znowu spojrzeć sobie w oczy. Kwiecień 2014. To tak mniej więcej przeleciałem przez tą małą książeczkę. Dwa zdania może jeszcze dorzucę. Oto, drodzy Państwo, sam się dziwię, jaką drogę, jaką metamorfozę przeszedł ten kabaretowy artysta, autor lirycznych, romantycznych piosenek, który w pewnym momencie zrozumiał, że są pewne obowiązki w sytuacji, kiedy tyle jest zachwiane, nadwątlone wobec pamięci, wobec tego, wobec tej świadomości, wobec ceny, jaką płacono, żebyśmy mogli wyrażać swoje wiersze po polsku między swoimi, że przy takich zagrożeniach, degradacji, że muszę schować swoje liryczne strony, swoje romantyczne piosenki i wyrazić pewne niepokoje, pewne obowiązki, które są obowiązkami, no, jakby je nazwać prosto. Prostymi, może, nie, może tak niemodne słowa, prawie ryzykowne, obśmiewane obowiązkami obywatelsko-narodowymi, patriotycznymi. No więc, mnie ta archaiczność nie przeraża, ani mi nie ujmuje, przeciwnie, uważam, że w dzisiejszych czasach to jest, nawet powiedziałem zuchwale, postawa wręcz romantyczna. Bronić tych okopów. To ja tyle. No nie ma jak.
Moi drodzy Państwo, zorganizowani w mieście, które jest miastem stołecznym, postarajcie się, że się jakieś pianinko, niech że ktoś z nami, no po prostu. Nie róbcie nam tego. Dziękuję Państwu. Teraz Andrzej. Bardzo dziękuję. Jeśli można, będę teraz już na siedząco mówił, żeby zacząć, a szybko dojdę, myślę, do tej książki, która była zapowiedziana w tytule naszego spotkania. Ale zacznę od tego, co przypomniał Leszek, że razem jesteśmy z Arkanów. I to jest dla mnie bardzo ważne miejsce, dla Leszka trochę pewnie też. I mówię o tym dlatego, że spotykamy się tam, ja już 2 lata temu z kawałkiem przekazałem funkcję redaktora naczelnego panu profesorowi Szczerskiemu, z wielką wdzięcznością, że zechciał się tego trudu podjąć. Teraz musiał już, tak jak zresztą... Jakby mu było mało. Tak, jakby mu było mało. No ale w tym roku, tak jak zresztą umawialiśmy się, musiał tę funkcję przekazać współzałożycielowi Arkanów, profesorowi Andrzejowi Waśce. I to tak jakoś chyba dobrze funkcjonuje. A mówię o tym dlatego, że wciąż się spotykamy jednak. Nie jest tak, że się rzadko spotykamy, co tydzień we środę. No mniej więcej staramy się tam przysiąść w środę, coś wypić. Tak, więc spiskujemy, profesor Szczerski, Leszek. Knujemy, tak, spiskujemy, knujemy, tak. I cieszymy się ze wspaniałych numerów i przede wszystkim wspaniałej biblioteki, jaką naprawdę już mogą się poszczycić wydawnictwo, jaką się tą biblioteką może poszczycić wydawnictwo Arkany, a naprawdę podsumować te książki, zobaczyć tytuły, program, propozycje, ale przede wszystkim też i historyczne książki, to serce roście. Ale przypominam te spotkania także dlatego, że pamiętamy, kto do nas przychodził, z kim się spotykaliśmy w tych Kto do nas przychodził i kto od nas potem poodchodził. Tak, właśnie to mam na myśli. Zaraz ciekawe. Sąsiad przez planty, bo my jesteśmy z jednej strony plant, po drugiej stronie plant Janusz Kurtyka urzędował. No i to był ważny dla nas sąsiad i gość częsty. Chytry na książki, lubił brać od nas książki, to trzeba powiedzieć, ale z wzajemnością oczywiście. Wpadał do nas z Katowic Sławek Skrzypek, przychodziła do nas i wydawała oczywiście ostre, stanowcze dyrektywy pani Anna Walentynowicz. I przypominam te... Pisał Herbert do nas. Tak, ale wymieniam akurat te nazwiska, które są związane z 10 kwietnia, bo... Więcej oczywiście tych ludzi, którzy jakoś związani z Arkanami, oczywiście z bardzo wieloma innymi środowiskami. Inne mieli domy, ale przychodzili też do Arkanów i zostawili to poczucie, że nasz dom jakoś opustoszał Arkanowy, kiedy ich zabrakło i w związku z tym naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać. A mówię o tym dlatego, że kiedy przysłuchiwałem się dzisiejszemu przeglądowi wydarzeń, to myślę, że no jakoś wraca do nas ta sprawa, że z jednej strony musimy realizować to hasło, bez którego nie pozbieramy się, czyli odbudowy wspólnoty, ale jednocześnie nie możemy jej budować na zapomnieniu o tych, którzy zginęli 10 kwietnia. Nie możemy tego schować, przysypać i powiedzieć, że nie było. Tutaj Józek Orzeł przypomniał, że właśnie teraz szczęśliwie ta praca pamięci w walce z niepamięcią się odbywa. Pewnie najskuteczniejsza, bo film zrobi to lepiej niż cokolwiek innego. Dzisiaj podobno ostatni dzień zdjęciowy. Tak, tak. Więc z tego się bardzo cieszymy, ale to jest właśnie najtrudniejsze. Jak połączyć pamięć z potrzebą otwierania się, poszerzania tego spojrzenia na dzień dzisiejszy i na jutro. To jest cała alchemia, powiedziałbym, naszego bytowania, zachowania naszej tożsamości, która zmienia się, ale jednocześnie chcemy, żeby miała jakiś wspólny rdzeń, który tworzy to, co przeżyliśmy. Ale to jest też jakaś alchemia polityki, którą trzeba rozwiązywać. Mówię o tym także dlatego, że dodając, jeżeli wolno mi
do tego, o czym mówili nasi znakomici przedmówcy między godziną 7 a 8. Chcę powiedzieć, że nie mamy wcale dużo czasu, że ten okres między czerwcem czy 24 maja a październikiem tego roku to nie będzie taki spokojny czas, że możemy sobie układać scenariusze, prawda, że będziemy robić to i to. Oczywiście trzeba układać scenariusze, trzeba się przygotowywać, ale to nie są szachy, że my wykonujemy jeden ruch i przeciwnik czy inni uczestnicy tej gry czekają, aż my go wykonamy. Zarówno na scenie krajowej wielu, że tak powiem, przeciwników wykonuje po 10 ruchów i to nie na desce, powiedziałbym, szachowej, tylko szykując potężną pałką, żeby szachownicę wywrócić. Ale co ważniejsze i na podkreśleniu czego mi zależy także w kontekście książki, o której chcę powiedzieć, bardzo dużo będzie się działo za naszą wschodnią granicą i to niewątpliwie będzie wpływało na nasze także nastroje, wydarzenia w Polsce. Ponieważ Władimir Putin znalazł się w takim położeniu, że albo musi rozpętać wojnę gorącą tego lata, w sierpniu, najpóźniej we wrześniu, albo uzyska wcześniej to, czego chciał, czyli to, co jest tematem mojej książki, a mianowicie appeasement. Bo wyraźnie do tego zdążał, do tego zmierzał uśmiechami, spotkaniem z sekretarzem stanu Kerrym. Niezupełnie udało mu się to uzyskać jeszcze w maju, w kwietniu, w czerwcu, do tej pory, co wpłynęło bardzo mocno na atmosferę naszych wyborów. Powiedziałbym, to, że Putinowi nie udało się wywołać ani appeasementu, ani nowej wojny do tej pory nie zrobił, bardzo nam pomogło. To była bardzo szczęśliwa dla nas okoliczność. Gdyby było inaczej, nie wiem, czy Andrzej Duda by wygrał. Także mówię o tym dlatego, żebyśmy zwrócili uwagę, jak wielkie znaczenie ma to, co się dzieje dookoła Polski. Wyobraźmy sobie, że ten krwawy front na Ukrainie rozhulał się w kwietniu, w maju, tak jak był gorący kilka miesięcy wcześniej. Czy apele pani premier Kopacz, że schowa nas wszystkich w kuchni, nie byłyby skuteczniejsze? Obawiam się, że byłyby skuteczniejsze, że zamknie nas w kuchni, prawda, żebyśmy się nie musieli bać i że jeśli przyjdzie ten straszny Duda czy ten straszny PiS, to od razu będzie wojna. Próbował straszyć wojną prezydent Komorowski, próbowała straszyć wojną pani premier Kopacz, ale to nie było bardzo skuteczne, bo wielkiej wojny szczęśliwie akurat w czasie trwania kampanii prezydenckiej za naszą wschodnią granicą nie było. Tliła się cały czas mała, brutalna i bardzo niebezpieczna dla nas wojna. I o niej przypominam, bo ona jest cały czas za naszą wschodnią granicą. I pytanie, jak ona się rozwinie w najbliższych miesiącach, będzie bardzo dotyczyło także naszych wewnętrznych spraw i tego, jak będziemy mogli je rozwiązać. Musimy je rozwiązać jak najpilniej, jak najszybciej. Prawo i Sprawiedliwość ma kolejny wielki obowiązek. Przepraszam, że ja tak o obowiązkach partii opozycyjnej, bo to jest ciągle główna partia opozycyjna, a jeszcze nie rządząca. Otóż musi przejąć całą władzę. Musi zdobyć 50% plus 1. Nie zadowolić się 30, 35%. To ogromne zadanie spoczywa na Prawie i Sprawiedliwości, by zdobyć, pozyskać wiele środowisk w Polsce, wśród młodych i starszych, żeby zdobyć razem tyle głosów, ile wystarczy do sformowania rządu bez oglądania się na bardzo niepewnych sojuszników. Potrzebujemy po prostu silnej, energicznej i mającej pełny mandat wyborczy władzy, bo tego wymaga nasza niestabilna, bardzo niepewna sytuacja zewnętrzna. Otóż ta sytuacja zewnętrzna wiąże się także z postawą naszych zachodnich sojuszników. I o tym mówi książka, którą wydałem niedawno. Książka, która mnie samemu wydaje się ważna. Oczywiście to jest bardzo subiektywny sąd. Wydaje mi się, że to jest jedna może z dwóch, trzech najważniejszych książek, jakie potrafiłem napisać. Wydaje mi się ważna po pierwsze dlatego, że jestem przywiązany do pewnej pracy, jaką w niej wykonałem, a była to praca kilkunastoletnia związana
z pobytem w różnych archiwach, czasem bardzo miłych miejscach, jak w Archiwum Parlamentu Brytyjskiego, które się mieści w skrzydle Izby Lordów Westminsteru, taka niewielka czytelnia na cztery krzesła, gdzie można studiować papiery głównego bohatera mojej książki, czyli byłego premiera brytyjskiego Davida Lloyd George'a, głównego szwarc charakteru, można powiedzieć, mojej książki. I mniej przyjazne, można powiedzieć, miejsca jak archiwum wojskowe w Moskwie, czy archiwum trofiejne przy wojskowym umieszczone, a już obecnie włączone do niego, w którym są między innymi archiwa Polskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego z Warszawy sprzed wojny, czy archiwum Legionów, czy archiwum POW. Wszystko oczywiście to zrabowane leży w Moskwie. Otóż ta praca, która trwała wiele lat, pozwoliła mi jakby uzyskać obraz, którego do tej pory chyba w historiografii nie było, pewnego drobnego faktu. I w tym sensie nie roszczę sobie tutaj pretensji do żadnego wielkiego odkrycia, ale ten fakt został opisany po raz pierwszy. Fakt, którego my sami także nie zapamiętaliśmy. Otóż pamiętamy, co stało się w sierpniu roku 1920. Pamiętamy, Polska wygrała, tę decydującą bitwę, decydującą o swojej niepodległości na następnych 20 lat i o niepodległości dużej części Europy, która byłaby tej niepodległości pozbawiona, gdyby bolszewicy przelali się falą Armii Czerwonej przez Warszawę i poszli dalej na zachód, do Berlina, tak jak miał to zrobić Tuchaczewski, i na południe, tak jak miał zrobić to Jegorow, dowódca frontu południowo-zachodniego, z komisarzem Józefem Stalinem przy boku, na Czechy, Węgry, Austrię, aż po Włochy, jak to pisał Stalin w lipcu 20 roku do Lenina. Więc wiemy, wygraliśmy, ale nie zapamiętaliśmy tego, że wygraliśmy nie tylko wbrew własnej słabości, mobilizując całe społeczeństwo, a w każdym razie większość, do tego ogromnego wysiłku, zachowując tę podstawową jedność, z której wyłamywał się tylko margines. Jedność, która pozwoliła w momencie próby właśnie na zwycięstwo. Wygraliśmy także wbrew naszym zachodnim sojusznikom, a w szczególności wbrew Wielkiej Brytanii, która już zawarła wstępny układ z wysłannikiem Lenina, i to nie byle jakim wysłannikiem, ale jednym z czterech członków Politbiura, bo członków Politbiura było wtedy tylko czterech, tak elitarne było to ciało. Był to Lenin, Trocki, Lew Kamieniew i Józef Stalin. Już Józef Stalin, tak, był w tej czwórce kierowniczej. Otóż Lew Kamieniew, który odgrywał w tym gremium rolę osoby numer dwa, ważniejszej w istocie od Trockiego, był 10 sierpnia w Londynie w loży dla dostojnych gości, Distinguished Guests, gdzie dyrygował właściwie posiedzeniem Parlamentu Brytyjskiego. Dyrygował, przedstawiając warunki, które strona sowiecka jest gotowa podyktować w tym momencie, czyli 10 sierpnia, kiedy Armia Czerwona jest w Radzyminie, w Ossowie, jest gotowa podyktować Polsce. To są warunki oznaczające sowietyzację Polski po prostu. I premier brytyjski David Lloyd George przyjmuje te warunki, przedstawia je parlamentowi brytyjskiemu i mówi, że to są najlepsze warunki, jakie Polska może dostać, i że on wysyła w tej chwili depeszę do posła nadzwyczajnego w Warszawie, który też jest jednym z sympatycznych z kolei bohaterów mojej książki, Horace'a Rumbolda. Werdykt rządu Jego Królewskiej Mości, który głosi, że Polska powinna przyjąć propozycję sowiecką, zgodzić się na sowietyzację, ponieważ Wielka Brytania żadnej pomocy już Polsce nie udzieli. To jest to, co Polska powinna zrobić, stać się Republiką Sowiecką. Dlaczego premier brytyjski zdecydował się na taki ruch? Zdecydował się tak dlatego, że politycy wielkich mocarstw nie raz przed nim wybierali w imię tak zwanego realizmu to, co wydawało im się mniejszym złem, a więc zgodę na przemoc, która dotyka słabszych, dotyka, jak to ujmie później,
18 lat później następca Lloyd George'a, inny premier brytyjski, Neville Chamberlain, w czasie konferencji pokojowej w Monachium, dotyczy krajów dalekich, o których nic nie wiemy. To jest dokładny cytat ze słów Neville'a Chamberlaina o Czechosłowacji. Nie możemy przecież wypowiadać wojny w obronie krajów dalekich, o których nic nie wiemy. Mówił Chamberlain o kraju, który leży dokładnie w samym centrum Europy. I wiemy, że ta sama postawa powtórzy się potem w Jałcie w 1945 roku, gdzie jeszcze jeden z bohaterów mojej książki w 1920 roku był bohaterem pozytywnym. Starał się Polsce pomóc, ale był bezsilny wobec dominującej pozycji premiera brytyjskiego. Był to oczywiście Winston Churchill. W 1920 roku był ministrem wojny w rządzie Lloyda George'a. Ale w 1945 to on będzie oddawał całą Europę Wschodnią. No, nie on będzie głównym rozgrywającym tej kapitulacji wobec Stalina, ale prezydent amerykański Roosevelt, który w Jałcie będzie mówił z kolei, że z tą Polską to my mamy od 5 wieków kłopoty. Mówił to prezydent kraju, który istniał wtedy dopiero 175 lat. Ale Roosevelt już miał 5 wieków kłopoty z Polską. Dlaczego? Bo oczywiście łatwiej jest ustąpić temu, który jest silny, z którym lepiej nie zadzierać, bo powoduje to bardzo poważne kłopoty. Powoduje kłopoty z własnym elektoratem, z własnymi wyborcami, którzy nie chcą umierać, ani nie chcą nawet narażać się na koszty, kiedy nie ma mowy o umieraniu, narażać na koszty w imię pomocy krajom dalekim, o których mało wiemy albo nic nie wiemy. Otóż pierwszy raz ta zasada została przećwiczona wobec ofiary kraju totalitarnego właśnie na Polsce, właśnie w sierpniu 20 roku. Bo jak już powiedziałem, nieraz wcześniej, przed 20 rokiem, mocarstwa zachodnie odwołujące się do pewnych zasad obrony wolności, powołujące się na dziedzictwo liberalizmu anglosaskiego czy francuskiego, gotowe były skapitulować wobec przemocy w Europie Środkowo-Wschodniej dotykającej słabsze kraje ze strony mocarstwa nie totalitarnego, tylko mocarstwa także podobnego pod pewnymi względami do Wielkiej Brytanii czy Francji, po prostu będącego jeszcze jednym imperium, jednym z koncertu imperiów europejskich wieku XVIII czy XIX. Mówię oczywiście o Imperium Rosyjskim. Nowum całe roku 1920 polega na tym, że pierwszy raz ustępstwa dokonywane kosztem kraju ofiary, kraju w Europie Wschodniej, dokonywane były wobec nowego systemu, wobec kraju, który miał ideologię już nie autorytarną, nie imperialną po prostu, ale totalitarną. Kraju, który był rządzony przez ekipę chcącą zdobyć cały świat, a nie tylko Polskę. I na tym polega właśnie fenomen epismentu, na głupocie, którą jest ustępstwo wobec przeciwnika, którego nic zaspokoić nie może. Jak przekonał się o tym Neville Chamberlain w 1938 roku, jak przekonali się o tym ci, którzy podpisywali porozumienia jałtańskie w 1945 roku. Myśmy zapomnieli o tym, że wcześniej był sierpień 20 roku i to właśnie chciałem przypomnieć w tej książce. Chciałem przypomnieć, jak do tego doszło, do tego spotkania z członkiem Politbiura, z zastępcą Lenina w parlamencie brytyjskim, jak doszło do decyzji brytyjskiego premiera, by zgodzić się na to właśnie, co najlepiej oddaje angielskie słowo appeasement, na zaspokajanie totalitarnego agresora słabszą ofiarą, z nadzieją, że ów totalitarny agresor zaspokoi się małym, skromnym kąskiem, czyli Polską, i nie pójdzie dalej. Bolszewicy oczywiście nie zamierzali pójść dalej, o tym także piszę, ale w pierwszym momencie, kiedy pierwszy raz zetknęli się z tym, dlatego także to jest ciekawa historia, bo pierwszy raz w sierpniu 20 roku, a właściwie w lipcu już, zetknęli się z tym fenomenem gotowości mocarstw zachodnich do sprzedawania kolejnych ofiar Sowietom w tym przypadku. I bolszewicy byli zaszokowani w pierwszym momencie. Ten pierwszy moment nastał w lipcu 20 roku, kiedy na konferencji w Spa, belgijskiej miejscowości uzdrowiskowej,
David Lloyd George nakreślił linię znaną nam wszystkim jako linia Curzona. Lord Curzon, jeszcze jeden z bohaterów mojej książki, nie miał z tą linią akurat nic wspólnego. Właściwie był to jeden z nielicznych polityków brytyjskich, który z pewną sympatią odnosił się do Polski i szukał rozwiązania innego, bardziej dla Polski korzystnego, ponieważ uważał Rosję za śmiertelnego wroga Imperium Brytyjskiego, każdą Rosję. Ale jak wszyscy inni ministrowie w rządzie Lloyd George'a, nie miał nic do powiedzenia, wszystkim rządził w sposób rzeczywiście skrajnie autorytarny Lloyd George. Otóż na konferencji w Spa 11 lipca 2020 roku premier brytyjski zadysponował terytorium, które nigdy nie tylko nie było brytyjskie oczywiście, chodzi o Galicję Wschodnią, o Lwów i wszystko, co na wschód od linii Curzona położone, ale coś, co nigdy nie było także rosyjskie, bo Galicja Wschodnia nigdy do Imperium Rosyjskiego nie należała. Była tylko obiecana jako łup wojenny w I wojnie światowej Imperium Rosyjskiemu, kiedy to do I wojny światowej przystępowało. Lenin wobec tego ze Stalinem, Trockim, Kamieniewem oraz komisarzem ludowym spraw zagranicznych Czyczerinem gorączkowo korespondowali między sobą, kiedy 11 lipca przyszła do nich depesza ze SPA, że oto zachodnie mocarstwo oferuje im ogromny szmat ziemi i to oferuje im w sytuacji, kiedy Armia Czerwona jest jeszcze o 200-300 wiorst od Galicji Wschodniej, czyli krótko mówiąc, jak pisał Czyczerin właśnie wtedy do Lenina, jak mamy to rozumieć, że Ententa ofiaruje nam 300 wiorst za darmo, czyli Armia Czerwona ma przejść, że tak powiem, bez żadnego oporu jeszcze dalej na zachód, zyskując znakomite przedpole do ofensywy oczywiście w tym kierunku południowym, o którym marzył i który miał objąć swoim politycznym patronatem Stalin, a więc na Czechosłowację, Austrię, Węgry, Rumunię, Włochy. Nie dowierzali po prostu, zastanawiali się, czy to jakaś pułapka, czy ten Zachód nie wciąga nas tutaj w jakąś pułapkę. To niemożliwe, żeby dawali nam tyle terytorium za darmo. Ale wtedy właśnie, w 20 roku nauczyli się bolszewicy, że to możliwe. Dlatego ta lekcja jest też taka ważna, bo oni w odróżnieniu od nas nie zapomnieli. Oni pamiętali, że to jest możliwe, że Zachód może im to dać. Wystarczy tylko odpowiednio manipulować. Czym? Strachem, przemocą. Po to ewentualnie będzie kampania Władimira Putina, jeśli będzie, latem tego roku, żeby przemocą, strachem zaprosić do stołu obrad już nie Davida Lloyd George'a, ale wysłanników Waszyngtonu, Londynu, Berlina przede wszystkim i Paryża oraz Rzymu, najbardziej skłonnego oczywiście do tych ustępstw obecnie, by ustalić, że Krym to już na pewno nie jest ukraiński, a Donbas to się zobaczy, prawda? Otóż to właśnie wypraktykowano po raz pierwszy w relacjach z Zachodem w lipcu, sierpniu 2020 roku. Dlatego wydaje mi się, tematyka tej książki nie jest tylko historyczna, ale jest niestety i pewnie będzie jeszcze długo aktualna. To, co starałem się przedstawić w tej książce, a co ogromnie mnie ucieszyło, kiedy wręczałem tę książkę prezesowi Kaczyńskiemu, jego także zainteresowało i wiem, że przeczytał przynajmniej część tej książki już z pewnym zainteresowaniem. Starałem się pokazać, jak funkcjonuje mózg imperium. Temu poświęcony jest centralny rozdział tej książki, ten, któremu poświęciłem najwięcej swojej fantazji, wyobraźni, no ale przede wszystkim pracy archiwalnej, żeby pokazać, jak podejmowane są decyzje w centrali imperialnej, jak dochodzi do tego rodzaju sytuacji, jak ta, którą opisałem przed chwilą. Ja tego Państwu teraz oczywiście nie będę opisywał. Zapraszam do zapoznania się z książką. Ale to jest próba opisania mechanizmu składającego się z ludzi, z ludzkich śrubek, które, z których każda funkcjonuje nie jak w mechanizmie, tylko według własnej woli, interesów, pobudek indywidualnych i czasem ta z pozoru najmniejsza śrubka może najwięcej. Tak było i w tym przypadku. Urzędnicy bardzo niskiej rangi uzyskiwali kapitalny wpływ na wydarzenia. Tak również pracuje mózg wielkiego imperium. Ta lekcja
historii, którą traktuję jako jednocześnie pewnego rodzaju przestrogę i szansę analizy historycznej tego, co dzieje się wokół nas współcześnie. Nie jest lekcją moralizatorską. Dlatego dodałem do tej książki dwa rozdziały, w których zastanawiam się nad okolicznościami zawarcia przez Polskę pokoju Ryskiego, który przez wielu był uważany za zdradę. Był przecież uważany za zdradę przez polskich ziemian i tych nieziemian, którzy zostali za granicą Ryską, na wschodzie i którzy zapłacą potem za to najwyższą cenę, cenę ludobójstwa wykonanego na nich przez Stalina w 1937-8 roku, operacji polskiej NKWD, 150 tysięcy Polaków zamordowanych jednym rozkazem. Była to także zdrada, jak uważali sojusznicy ukraińscy Polski wtedy. Też mieli pretensje. W jakim stopniu te pretensje, te zarzuty mogą ostać się wobec skrupulatnej, mam nadzieję, a nie publicystycznej, nie szukającej łatwego potępienia czy łatwego usprawiedliwienia pracy. Znów pozwolę sobie Państwa odesłać do tej książki, do tych rozdziałów. I wspomnę jeszcze jeden rozdział, ten ostatni, który mówi o rokowaniach Piłsudskiego, a raczej jego wysłanników, z wysłannikami Lenina, tymi, które wstrzymały pomoc dla Białej Rosji. I to największe oskarżenie, które pod adresem polityki polskiej roku 19 i 20 może być postawione. Czy Piłsudski uratował władzę bolszewicką od zguby? Mówię o tym dlatego, że w sposób, jak przypuszczam, może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, uproszczony ma mówić o tym kolejna książka Piotra Zychowicza, który już ją zapowiada. Bardzo Państwa zachęcam, zanim sięgniecie do książki Piotra Zychowicza o tym, jak Piłsudski uratował komunizm, przeczytajcie książkę historyczną, nie publicystyczną, która rozszczepia włos na czworo, bo starałem się to zrobić. Zrozumieć, jak wygląda odpowiedzialność polityka, możliwości polityki i jak pracuje mózg także państwa średniej wielkości, które walczy o swoje przetrwanie między dwoma nienasyconymi imperiami, z których jedno było już totalitarne, a drugie na drodze do totalitaryzmu. O tym jest właściwie ta książka. Książka, o której więcej już chyba nie wypada tutaj mówić, bo Państwa zanudzę całkowicie. Jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania, czy w związku z jej tematyką, czy w związku z tematyką, którą ona poniekąd wywołuje, współczesną, związaną z naszym obecnym położeniem wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie, rosyjskiej agresji w Europie Wschodniej, można tak powiedzieć, i polityki zachodniej, zachodnich mocarstw wobec tej agresji, to już oczywiście Państwa wybór. Jeśli będą jakieś pytania do Leszka czy do mnie, to na pewno spróbujemy po krakowsku jakoś się z Państwem potargować. Jak rozumiem, do targu już są chętni. Bardzo proszę. Chwilę Maciej Świlski poprowadzi. Andrzeju, czy tak zrobimy, i Leszku? Nie, trzy pytania i wy? Proszę. Dobry wieczór, Maciej Staniewicz. Chciałem się zapytać odnośnie tej książki, którą kupiłem i zacząłem czytać. Chciałem się zapytać pana, co zrobić, w jaki sposób zrobić? Ja 34 lata spędziłem na obczyźnie i muszę powiedzieć, że historia Polski, a szczególnie historia Rosji, relacji Rosji z Polską, ze światem, jak i również Wielkiej Brytanii, byłem w Australii, często dyskutowałem, jest zerowa. Nie wiedzą nic na ten temat, nie wiedzą i nie mają żadnej możliwości dowiedzenia się, bo nie ma gdzie tego w ogóle szukać. I jak my na tej obczyźnie, czy gdziekolwiek żyjąc, mamy bronić swojego imienia, kiedy nie mamy żadnych możliwości dostania takich materiałów albo
propagowania. Co zrobić, żeby historia Polski wreszcie była solą wokół tych wszystkich państw, które po prostu sprzedawały i sprzedają w dalszym ciągu nas i naszą historię. Dobry wieczór, Michał Kuś. Ja mam też pytanie do profesora Nowaka, ale nie związane bezpośrednio z książką, która czeka wśród innych książek na moim biurku na przeczytanie. Ta strategia polityczna, którą w tej chwili realizuje największa opozycyjna partia, czyli strategia tego, że działacze starszego pokolenia z prezesem na czele zgadzają się na pewną zmianę pokoleniową, że po wyborach prezydenckich kandydatem na premiera zostaje ktoś z otoczenia Andrzeja Dudy lub sam Andrzej Duda, gdyby jednak te wybory prezydenckie przegrał. Ta strategia nie była oczywista jeszcze pół roku temu, jeszcze jakiś czas temu. A z tego, co pamiętam, pierwszym człowiekiem, który ją sformułował otwarcie, publicznie, był pan, panie profesorze. I był pan tym bardziej wiarygodny, że pan również jest człowiekiem ze starszego pokolenia tego środowiska. I nadal jest pan w dobrych stosunkach z prezesem Kaczyńskim, nadal przyjmuje książki. I ja wiem, że trudno jest komuś, kto jest intelektualistą, oceniać takie rzeczy obiektywnie, ale moje podstawowe pytanie jest takie, na ile ma pan poczucie, że nie tylko opisuje pan historię, ale zmienił pan bieg historii Polski w XXI wieku? Tak. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, właściwie 2,5 pytania, bo jedno było uzupełnieniem pierwszego. Właściwie moja książka nie jest całkiem pesymistyczna, bo uważam, że jednak coś się zmienia w ciągu tych lat, jakie dzielą nas od 20 roku, od 38 i od 45. Co się zmienia? Pojęcie epismentu weszło do języka politycznego Zachodu jako wspomnienie niemiłe, jako wspomnienie, wokół którego trwają polemiki. Są jeszcze ci, którzy mówią, że to był dobry wybór, ale nie wypada się do tego przyznawać. Oczywiście nie mówię o roku 20, ale mówię o Monachium. Zwolenników ugody z Hitlerem wśród historyków brytyjskich jest już niewielu, są jeszcze, ale niewielu. Epismet i Monachium stało się symbolem złej polityki. Podobnie Jałta weszła, zwłaszcza w ostatnich 20 paru latach, po 89 roku, do języka czy do świadomości politycznej niemałej części elit Zachodu, bo rzecz jasna ogromna większość mieszkańców Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych nigdy nie słyszała nazwy Jałta czy Monachium, nic im to nie mówi. No może Bayern Monachium, prawda? Ale do szeroko pojętych elit te dwa pojęcia weszły jako pojęcia no co najmniej takie, wokół których trzeba się zastanowić. Nie jest to jednoznacznie dobra polityka. Co możemy zrobić, żeby nasze polskie racje i nasza polska historia także w tym się znalazły i żeby mocniej jeszcze oddziaływały na świadomość elit zachodnich? No o jednej części tych zadań parokrotnie już tutaj, także tutaj w Roninie jakoś wymienialiśmy opinie. Najważniejsze są filmy, najważniejsze jest to, co robi pan Krause w tej chwili. To, że powiedzmy Gruzini chyba dwa filmy z udziałem gwiazd Hollywoodu, to też jest dość ważne. Oczywiście to będzie handicapem tego filmu, że tu nie gra żaden z pierwszej setki najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywoodu. Szkoda. Znaczy bardzo cenię wszystkich tych aktorów, którzy tu zagrają. Ale ten film jest z pewnością przede wszystkim dla nas, ale musimy też robić filmy na zewnątrz, tak jak Gruzini to robili właśnie
na temat swojej wojny obronnej w 2008 roku. To jest bardzo potrzebne, żeby tego rodzaju filmy powstawały. Widzę, że pan Maciej Świrski już tutaj zapewne z gotowym scenariuszem, a może nawet zebranymi funduszami do takich filmów. Jeszcze nie. Tak. Ale pracujemy nad tym. Nie, no więc właśnie myślę, że od tego jest także ten sukces, który jest nam tak bardzo potrzebny w walce o państwo, żeby państwo pomogło tego rodzaju inicjatywom wymagającym dużych nakładów finansowych i stałej, systematycznej pracy, pomogło w realizacji. Ale są także inne metody, które można uprawiać na sposób partyzancki. Dzisiaj akurat brałem udział przed południem tutaj w Warszawie, trwającej kilka dni wcześniej, też w Krakowie w tym brałem udział, konferencji Recovering Forgotten History, tak się to nazywa, bardzo ładnie po angielsku. I to jest 13. konferencja, co rok się odbywa od 13 lat. Moim zdaniem najbardziej pożyteczna inicjatywa w dziedzinie tej, o którą pan pytał w pierwszym pytaniu. Pokazywania zachodniemu odbiorcy, czego nie pamięta, przypominania mu pewnych rzeczy. Konferencja polega na tym, że inicjatorem jest profesor Kamiński z Georgetown University, że przywozi się tutaj wydawców najważniejszych, najpopularniejszych podręczników do koledżów i uniwersyteckich, czyli tego średniego i wyższego szczebla, podręczników do historii cywilizacji, czyli takich, które każdy musi przerobić. Wszystko jedno, czy studiuje politechnikę, czy coś innego, musi taki kurs przerobić. I co tam jest o Polsce? No najczęściej nic w ogóle, prawda? To jest jasne. Więc chodzi o to, żeby wprowadzić chociaż jakieś drobne fakty, że był jakiś Kopernik, jakiś Chopin, że to był Polak i związany z takim państwem jak Rzeczpospolita, czy Korona Królestwa Polskiego. Żeby pojawiła się taka data jak 23 sierpnia 1939 roku. Żeby pojawił się Katyń i we wszystkich tych podręcznikach to się pojawiło. A to już są dziesiątki podręczników, nie tylko już amerykańskich, ale także zachodnioeuropejskich. To jest taka drobna praca, bo przyjeżdża autor, przyjeżdża wydawca, bo gdyby sam autor przyjechał, nic by z tego nie wynikło. Gdyby sam wydawca przyjechał, też nic by z tego nie wynikło. Są obłożeni po najbardziej, powiedziałbym, luksusowych i pięknych miejscach w Polsce. Warszawa, Kraków, Kazimierz, Gdańsk. I widzą oszołomieni, że tu jest jakaś no, piękna historia, że to... Tak, coś jest, tak, tak. I to działa, to po prostu działa. Taka drobna praca organiczna wymyślona przez jednego człowieka z Georgetown University. Różne kłody są temu rzucane pod nogi, ale to działa. Więc myślę, że stopniowo się poprawia to. To nie jest oczywiście to, czego byśmy chcieli. To nie jest pełny obraz, ale na to potrzeba wielu kolejnych książek. Ponieważ mam okazję uczyć czasem historii Europy Wschodniej za granicą, na Zachodzie, to muszę powiedzieć, że z każdym rokiem mam coraz łatwiej, bo coraz więcej jest książek po angielsku, które mogę polecić. Czy moja książka będzie przetłumaczona? No, starałem się wszystko tak zrobić, żeby to ułatwić, to znaczy na przykład w przypisach, jeśli ktokolwiek z Państwa by do nich sięgnął, wszystkie cytaty są w języku oryginału, czyli albo po angielsku, albo po francusku, albo po rosyjsku, żeby nie trzeba było powtórnie, prawda, szukać źródeł z językiem oryginału. Może kogoś się zainteresuje z wydawców zachodnich tematyką tej książki. Ale to nie jest takie ważne. Ważne, że naprawdę jest więcej takich książek już obecnie dostępnych na Zachodzie. Ale jak mówię, sądzę, że to jest mniej istotne. Najistotniejsze jest dotarcie do kultury masowej poprzez język filmu i to filmu fabularnego przede wszystkim. To jest ogromne zadanie do zrobienia. Film o Monte Cassino. Dlaczego nie ma, prawda, żadnego filmu na ten temat? Dlaczego nie ma filmu o wrześniu, takiego, jaki zrobili Spielberg i jego koledzy, choćby o lądowaniu w Normandii? I tak dalej, i tak dalej. No można wymieniać filmy związane z II wojną światową, ale właśnie z 1920 rokiem. No nie może być tak, żeby super szmira Hoffmana, reżysera zasłużonego, który zrobił kilka pięknych filmów,
ale zrobił super szmirą o 20 roku, żeby odfajkowała ten temat. Albo żeby super szmira... W filmie biograficzne choćby, na przykład tak postaci jak Paderewski, jak Skłodowska. Otóż to, mogły coś tam podobno się dzieje. Tak, kręcili nawet w naszym instytucie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sorbonę udawał. Ale taka postać choćby jak Paderewski, który miał format... celebryty, można wręcz powiedzieć, swoich czasów. No największej gwiazdy, to było powiedziałbym, połączenie Madonny tamtych czasów. Nikt tak. filmu po prostu nie wymyślił do tej pory. Więc oczywiście możemy ten koncert życzeń, czy listę koncertu życzeń ciągnąć długo. Ja chciałem tylko powiedzieć o ważnym dziś politycznie temacie. Rok 1683, Odsiecz Wiedeńska. I znów super szmira, tym razem włoska ma odfajkować ten temat. No to jest ogromny film, który może pokazać znaczenie Polski w dziś centralnej debacie dotyczącej przyszłości Europy. Czy mamy się wstydzić Sobieskiego i Husarii w tej decydującej bitwie? Teraz trzeba to przypomnieć. Tyle na ten bardzo ważny temat, który pan wywołał. Wiem, że oczywiście to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź. Natomiast na zupełnie inne pytanie, drugie, które padło, Nie mam poczucia, że kształtowałem historię, bo z całą pewnością nie moje podpowiedzi kształtowały decyzje Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, tylko świadomość tej samej rzeczywistości, którą ja odbieram. To znaczy Jarosław Kaczyński widzi tę rzeczywistość tak samo jak ja, a nawet jestem przekonany znacznie bardziej przenikliwie, bo jest po prostu politykiem, tak jak to było powiedziane, jednym z niewielu, nie chcę powiedzieć, że jedynym, ale no jednym z bardzo niewielu w Polsce. I wiedziałem, że miałem pewność, że on doskonale zrozumie to, co mnie się wydawało moim, że tak powiem, chłopskim rozumem oczywiste, że trzeba najpierw wygrać wybory, żeby rządzić. Żeby wygrać wybory, trzeba dopasować do tego sztukę operacyjną, powiedziałbym, wygrywania wyborów. I to zostało na jakimś etapie zrobione, wymaga następnych posunięć. Teraz, żeby wygrać następne wybory i to wygrać nie tylko, jeszcze raz to powtórzę, 30% czy 40%, ale żeby było 50 plus 1 przynajmniej. A zatem oczywiście bardzo jest mi miło, że po przykrym dla mnie okresie, kiedy ze strony niektórych publicystów padały bardzo przykre dla mnie sugestie, o jakimś interesie własnym, który kazał mi tego rodzaju podpowiedzi kierować. Przychodzi chyba ogólne zrozumienie, że tego rodzaju ofiara, na jaką zdobył się Jarosław Kaczyński, jest dowodem jego wielkości politycznej, a nie małości tych, którzy mu to podpowiadają. Oczywiście wszyscy bardzo chcemy, żeby to się wszystko udało, żeby pani premier Szydło była premierem na miarę, tak jak tutaj mówiono, żelaznej lady, żeby Jarosław Kaczyński mógł po prostu ten długofalowy, długodystansowy scenariusz zmian dla Polski wcielać w życie przy pomocy wielu, wielu znakomitych, młodszych od siebie wykonawców, pomocników, do których będzie miał pełne zaufanie. I chyba tyle na ten temat. Ja tylko jedno. Ja tylko jedno dodam do wywodu pana profesora, jeżeli można, o filmach. Tu nie tylko filmy są istotne w tej dobie, w której jesteśmy, ale także gry komputerowe. Gry komputerowe, które w tej chwili mają własną narrację i potrafią się rozwijać niezależnie od intencji samych twórców, po prostu uczestnicy to robią. I Reduta właśnie w taki projekt właśnie w tej chwili wchodzi. Także będziemy robić grę komputerową o 1920 roku. Momencik, tutaj był pan pierwszy. Panie profesorze, ja mam pewne pytanie, może przewrotne, bo nie o tej książce, którą już przeczytałem i dowiedziałem się z niej bardzo wiele, mimo że odbyłem nawet i studia historyczne kiedyś na UJ-cie zresztą i tak dalej, ale to już oszczędzę sobie wymówienia takich komplementów panu profesorowi. Ja czekam na inną książkę i pytam, czy to nie pana duża aktywność wydawnicza, aktywność także na innych polach, myślę na przykład o wykładach u świętego Stanisława Kostki, czy to wszystko nie przeszkadza panu w tej
prasy, którą no, ja bym uznał za podstawową, no wie pan już o co chodzi, prawda, no, o syntezę, no, dopiero co, tam był XII wiek mamy, prawda. Właściwie częściowo pan profesor odpowiedział już na pytania, które chciałem postawić, może trochę rozszerzę tylko. Mianowicie chciałem zapytać, co pan profesor robi w tym celu, czy chciałby może jeszcze zrobić, czy zamierza zrobić, żeby właśnie na Zachodzie ta świadomość, że silni ulegają innym silnym kosztem jeszcze innych słabych, no żeby to rozpowszechnić bardziej. Tutaj jeszcze tylko taką anegdotę powiem, zresztą nie anegdotę, to fakt. Kiedy byłem w Nowym Jorku w 1984 roku, chodziłem na angielski i moja nauczycielka postawiła pytanie, co robiliście tam z różnych stron świata byli ludzie, przeważnie młodzi, również z Polski. Co robiliście u siebie? No ja odpowiedziałem, że pracowałem w ubezpieczeniach. Na to ta pani nauczycielka ze zdumieniem powiedziała, to u was są ubezpieczenia? Proszę państwa, ja nie wierzę, że to się zmieniło w Nowym Jorku. W Nowym Jorku. Dziękuję. Momencik, pan jest następny, pierwszy w następnej kolejce. Dzień dobry, panie profesorze. W taśmach z afery taśmowej pani Bieńkowska w rozmowie chyba z panem Bondarykiem, mówiąc o sytuacji w polskim górnictwie, mówi, że Niemcy zmuszają nas do zamykania kopalni, natomiast sami na potęgę rozbudowują. Wskazuje to o niezbyt przyjaznym stosunku naszego zachodniego sąsiada do nas. Czy historia zatacza koło i znowu mamy przynajmniej nieprzyjazne państwa z obydwu stron? Dziękuję. Panie profesorze, jest następująca sprawa i prośba do pana. Pan profesor będzie miał teraz wpływ doradzić panu prezydentowi, który będzie mianował ambasadorów. Ambasadorzy są w stanie nieść polską kulturę na Zachodzie. Zanim przyjdą inni, oni mają na to fundusze i mogą to czynić. Każda ambasada, zanim przyjdzie, ktoś będzie o nas robił film. Oni powinni nasze filmy, nasze programy tam proponować. Więc jest ogromna prośba do pana profesora, bo jeżeli my sami nie będziemy czynić i nasze ambasady, które są w każdym kraju, ja znam tak jeden przykład, nie będę opowiadał. Nośnikiem oni są, oni tam są i mogą wiele uczynić, ale trzeba ich zmobilizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To może spróbuję odpowiedzieć, bo już było kilka ważnych pytań. Na pierwsze stosunkowo łatwo mi odpowiedzieć. Oczywiście, że czas mój jest ograniczony, ale staram się tyle, ile mogę zarezerwować na pisanie drugiego tomu. Także do końca tego roku na pewno chciałbym oddać tom do wydawnictwa Biały Kruk. Tego drugiego tomu pracuję nad nim intensywnie. No i spróbuję dotrzymać tego terminarza, który był podany, prawda? Szybciej na pewno mi się nie uda, da Bóg, że dotrzymam tego planu, czyli do 2020 roku skończyć, czyli mniej więcej co półtora roku tom. I rzeczywiście zamierzam ograniczyć inne formy, że tak powiem, mojej pisarskiej, jeżeli wolno to tak nazwać, aktywności, żeby skupić się na tym, bo też uważam to za swoje najważniejsze zadanie. Nie wiem oczywiście, czy czytelnicy będą tę opinię podzielali, ale dla mnie to jest na pewno najważniejsze. Inne pytania, pytanie, które wracało do tego, co zrobić, żeby przypomnieć Zachodowi Polskę i jednocześnie pewne zawstydzić jakby Zachód tą zdradą słabszych. Pozwolę sobie tutaj na jedno zdanie wytłumaczenia tytułu mojej książki, bo spotkałem się już z zarzutami. Dlaczego książka nosi tytuł Pierwsza zdrada Zachodu? Przecież w 1920 roku, ci, którzy zadają to pytanie, powołują się na argument słuszny,
że w 20 roku Polska nie miała żadnego układu sojuszniczego ani z Francją, ani z Wielką Brytanią, ani ze Stanami Zjednoczonymi. Wobec tego, dlaczego mieliby Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, negatywni bohaterowie tej książki, bo Francja akurat zachowywała się inaczej wtedy, mieliby Polsce pomagać? Otóż nie chodzi mi o zdradę Polski przez Zachód. Nie. Chodzi mi o zdradę Zachodu przez Zachód. Zachód zdradził swoje pryncypia. Ktoś może wzruszyć ramionami. No jak to? Przecież zawsze się liczy tylko to, kto jest silny. Ale Zachód ma także swoje ideowe podstawy, do których się, tak, sztandary, jak Leszek podpowiada, do których się odwołuje. Nie jest tak, że one nic nie znaczą. Tu się absolutnie nie zgadzam z tymi, którzy prezentują takie czysto cyniczne podejście do historii. Ważne jest, żebyśmy umieli pokazać te sztandary i to, że mamy prawo się na nie powoływać. Otóż Zachód w 1919 roku te sztandary bardzo mocno podniósł w górę i załopotał nimi. Na konferencji pokojowej w Paryżu, znanej także jako konferencja w Wersalu, ten główny sztandar głosił: małe narody, mniejsze narody mają prawo do samostanowienia, do swojej niepodległości, do wyzwolenia z jarzma imperiów. I w następnym roku główny reprezentant tego Zachodu, premier Wielkiej Brytanii, powiedział: nie macie żadnego prawa. Silny decyduje o wszystkim. Skoro Rosjanie chcą, już bolszewicy w tej chwili, zabrać wam niepodległość, to jest prawo silnego. Otóż to właśnie nazywam zdradą Zachodu. Zachód zdradził swoje ideały. I teraz naszą pozycję, która nigdy nie będzie pozycją imperium, takiego jak Wielka Brytania w 1919 roku, czy takiego jak Związek Sowiecki w 1945, tylko kraju, który jest potencjalnie narażony na agresję silniejszego. Nasza pozycja będzie mocna na Zachodzie wtedy, kiedy zasady Zachodu będziemy w stanie przypominać, przywoływać efektywnie, zdobywać przyczółki wpływu w tych kołach opinii na Zachodzie, które te zasady także przywołują, bo są zawsze takie koła. Raz słabsze, raz mocniejsze, ale my musimy tam właśnie adresować także konkretnie nasz wysiłek propagandowy, jeżeli można tak powiedzieć. Otóż wobec tych kół trzeba przypominać także proste fakty. Pan powiedział o ubezpieczeniach społecznych. Jakże warto przypominać, zwłaszcza Francuzom lubię to przypominać, że ta wielka rewolucja francuska, która tyle dobra przyniosła całemu postępowemu światu, zdarzyła się w kraju, który przyznał prawa wyborcze kobietom w 1944 roku. W Polsce prawa wyborcze zostały przyznane, jak tylko Polska odzyskała niepodległość, w styczniu 19 roku. Już wszystkie kobiety mogły głosować. W Wielkiej Brytanii dopiero stanie się to 10 lat później, a we Francji 25 lat później. To trzeba przypominać. No oczywiście jak ktoś czuje, że tak powiem, jak Janusz Korwin-Mikke, z tego rodzaju pewnego rodzaju dyskomfort, tak, no to nie ma się czym chwalić, ale ja akurat nie podzielam zdania Janusza Korwina-Mikke, także w tej sprawie. A więc trzeba tego rodzaju sprawy przypominać właśnie w książkach historycznych, w filmach, pokazywać wspaniałe polskie kobiety. Dlaczego nie ma filmu o Annie Walentynowicz? Może największej bohaterce całego, nazwijmy to tak, obozu wschodnioeuropejskiego ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie ma filmu fabularnego o Annie Walentynowicz, a powinien być fabularny film. Próbował szyderczy film nakręcić niemiecki reżyser. Dlaczego polski reżyser nie może nakręcić, albo amerykański reżyser, ale według polskiego scenariusza, nakręcić filmu, który nie będzie szyderczy, nie będzie o pijanych polskich stoczniowcach? No więc właśnie, no możemy, tak, no możemy tego rodzaju... Tak. Można przywoływać różne przykłady. Otóż wspomniał pan z kolei o wadze nominacji ambasadorskich. Całkowicie się z tym zgadzam, także z praktycznego doświadczenia, kiedy no, zdarza mi się jeździć do krajów różnych i spotykać z Polakami mieszkającymi w tych różnych krajach, jak ogromne znaczenie ma
sitwa skupiona wokół ambasadorów. Bardzo często tak to niestety wygląda. Jak rozkładowo wpływa na siłę polskości, która przecież mogłaby być tak wielka w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. W Australii nie byłem, ale przypuszczam, że i tam podobnie. Tak, otóż to. To ma kapitalne znaczenie, zgadzam się. Tylko od razu dodam, że ja no na pewno nie będę niczego doradzał panu prezydentowi. Pan prezydent ma swoich znakomitych doradców, w tym naszego wspólnego przyjaciela, profesora Krzysztofa Szczerskiego, więc nie mam wątpliwości, że będą to dobre rady. Na pewno będą dobre rady i potrzeba właśnie dużo ludzi. Potrzeba przyciągnięcia ludzi właśnie z emigracji, z Polonii do udziału w tym odbudowaniu Polski. To jest naprawdę bardzo ważne. I ostatnie pytanie z tej serii. Pytanie o Niemcy i o nasze trudne położenie geopolityczne. Otóż myślę, że oczywiście jest tak, jak pan powiedział, że Niemcy realizują swój interes narodowy, który rzecz jasna w wielu aspektach jest sprzeczny z polskim interesem narodowym i zamykanie na to oczu byłoby głupotą. Ale kosztem nas. No, ale dlaczego kosztem nas? Dlatego, że sobie na to pozwalamy. To od tego jest państwo polskie, żeby broniło swojego interesu narodowego. Bez wojny, bo nikt nie mówi o żadnej wojnie ze strony Niemiec. Toczy się brutalna gra interesów ekonomicznych i zawsze toczyła. Tutaj nie liczyłbym na żadne pryncypia, prawda? Tu potrzebne jest silne polskie państwo, które umie dbać o swoje interesy. Szukać sojuszników dla zabezpieczenia tych interesów w takim, a nie innym układzie w Europie. Natomiast jednocześnie wydaje mi się, że nasza sytuacja w relacjach z Niemcami nie przypomina jednak roku 1939, bo to są jednak inne Niemcy. Ja jednak spojrzałem no, z pewnego rodzaju ostrożnym optymizmem na to, co stało się w tym roku w Niemczech. Pierwszy raz od 1988 roku, czyli od początku Gorbimanii, która ogarnęła Niemcy już 27 lat temu, ilość Niemców obawiających się Rosji jest większa od ilości Niemców kochających Rosję. Pierwszy raz w tym roku. To po prostu jest dla nas bardzo pożyteczne zjawisko, bo dla nas największym zagrożeniem jest, kiedy nasi dwaj wielcy sąsiedzi się kochają nawzajem. To jest dla nas zagrożenie, bo kiedy pojedynczo nas nie lubią, to jeszcze możemy znieść. Źle jest, kiedy kochają się ślepą nienawiścią wobec Polski, tak bym to powiedział, tak bym tę miłość określił. Myślę, że teraz nie mamy tego zjawiska. I myślę także, że we współczesnych Niemczech jest jednak niemała, no na pewno bez porównania większa niż w 1939 roku, grupa tych, dla których Zachód znaczy to samo, co dla mnie w tej wersji idealnej. To nie są ludzie, którzy by poszli za głosem Adolfa Hitlera, tylko ci, którzy nie chcą walczyć albo którzy cenią sobie wolność najbardziej. I to jest pozytywna zmiana. To jest realna zmiana. Oczywiście ona może się odwrócić. Ja nie wiem, jacy będą Niemcy za lat 5 czy 10, ale dzisiaj na pewno nie są tacy jak w 1939 roku. I to jest dla nas bardzo ważne. Nie możemy tej różnicy nie doceniać. I myślę, że powinniśmy starać się, ażeby takich Niemców było więcej. Takich, którzy nie chcą pójść za głosem imperialnych interesów naprzeciw temu, do czego wcale wzywa Władimir Putin. Władimir Putin oczywiście nie używa nigdy porównania do paktu Ribbentrop-Mołotow czy do współpracy Hitler-Stalin, ale ile razy jest w Niemczech albo zwraca się do niemieckiej publiczności, mówi: najlepiej dla Europy było w XIX wieku, w czasach kanclerza Gorczakowa i kanclerza Bismarcka. To było dobre dla całej Europy. Kwitły Niemcy, kwitła Rosja. No tylko, że nie było nic pomiędzy nimi, prawda? To jest ten uśmiech Władimira Putina skierowany do Niemców. I na szczęście teraz on jest mniej skuteczny. Także dlatego, że część Niemców, duża część Niemców, czuje zażenowanie w sytuacji, kiedy stało się to, co miało miejsce przecież w Dreźnie chyba 3 lata temu, kiedy przyznano najwyższy order Saksonii Władimirowi Putinowi. Za co? Za to, że werbował przecież Niemców
na agentów dla KGB. To wzbudziło jednak burzę i niesmak w Niemczech. Przyznali mu order, ale wstydzili się tego. I z ulgą przyjęli też później sytuację, w której przyznali Putinowi jeszcze większy order, kwadrygi berlińskiej. Kiedy zaprotestował sprawiedliwy nie Niemiec, tylko Czech, Václav Havel, oddał swoją nagrodę kwadrygi, którą wcześniej dostał, na znak protestu przeciwko przyznaniu jej bandycie z KGB. I też bardzo duża część opinii niemieckiej ocknęła się, zobaczyła, no nie, jednak ten bohater z KGB nie jest naszym bohaterem. Otóż to są pewne bardziej optymistyczne punkty, na które też chcę zwrócić uwagę, niezależnie od podzielanej przeze mnie całkowicie pana perspektywy, że trzeba przed zagrożeniem dla polskich interesów gospodarczych, dla dyktatu niemieckiego w Europie, którego my możemy być oczywiście pierwszą ofiarą, bo jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Niemiec, no trzeba radzić sobie z tym zagrożeniem środkami własnego państwa, które chce dbać o interesy, a nie o posady dla swoich byłych premierów. Ja bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy rozmowę na ten temat, dlatego że to jest taki kamyczek do mojego ogródka. Proszę Państwa, ignorancja na temat Polski na Zachodzie jest wielka albo jeszcze większa. Ja pamiętam, jak na pewnym spotkaniu 20-paroletni młodzieniec, kiedy rozmawialiśmy o Kolumbie, zapytał, kto to jest. Ja myślałam, że on żartuje po prostu, prawda? Myślałam, nie, on po prostu nie wiedział, kto to jest. Przepraszam, że wtrącę, nie wiedział, że był synem Władysława Barneńczyka, rozumiem. Następna sprawa. Mieliśmy spotkanie właśnie z posłem Desem Turnerem, posłem Partii Pracy, który wychwalał, opowiadał piękne rzeczy o współczesnych brytyjskich feministkach. Ja powiedziałam, przepraszam bardzo, ale brytyjskie feministki są spóźnione w stosunku do polskich, które polskie kobiety zyskały niepodległość w XIX wieku, kiedy musiały pilnować gospodarstwa, wychowywać dzieci, kiedy mężczyźni byli, prawda, kibitkami wiezieni na Syberię. Wtedy właśnie był okres feminizmu w Polsce i proszę mnie tu nie rozśmieszać. I wysłałam go akurat właśnie w kinie, niedaleko, był film Katyń Wajdy. I prosiłam, żeby obejrzał sobie ten film, który wiele mu powie o polskim feminizmie i o tym, jak bardzo brytyjskie feministki są zapóźnione. On poszedł na ten film, zatelefonował do mnie i mówi Elżbieta, teraz ja wszystko rozumiem, mówi. Następna sprawa, to już moja indywidualna reakcja. Proszę Państwa, ja pamiętam właśnie, kiedy miał być pogrzeb na Wawelu naszego świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja byłam wtedy właśnie w Londynie i tak patrzę na liście gości, nie ma naówczas szefa opozycji, konserwatysty Davida Camerona. Więc wysłałam mail właśnie do sekretariatu Davida Camerona z zapytaniem, z informacją, że za pół roku są wybory parlamentarne. W Wielkiej Brytanii jest, bo to był 2010 rok, kwiecień, prawda? A za miesiąc miały być wybory parlamentarne, a w Wielkiej Brytanii było wtedy około 500, prawie pół miliona Polaków. I mówię, jeżeli Mr. Cameron, jeżeli pan chce zobaczyć Polaków przy urnach, to pan musi pojechać na ten pogrzeb. Oczywiście no wtedy były ten obłok kurzu, prawda, zdestabilizował z Islandii, ale w ciągu tygodnia dostałam piękny list od Davida Camerona, właściwie od jego osobistego sekretarza, z tak piękną charakterystyką naszego prezydenta, o jego patriotyzmie, o tym, co zrobił podczas Solidarności, że prawdopodobnie musiał Cameron zatrudnić jakiegoś polskiego doradcę, jakiegoś Polaka, który... Bo tak dokładnie była ta informacja sformułowana. Więc tak, proszę Państwa, muszą działać tak. Organizacje polonijne, tak jak Zjednoczenie Polskie i Wielkiej Brytanii. Muszą działać korespondenci, bo mają bezpośrednie, jak gdyby,
przełożenie, prawda, na... Muszą działać ambasady. Ja pamiętam, ile dobrego zrobił świętej pamięci Stanisław Komorowski, ambasador Komorowski, i pani Tugę Erecińska, prawda, ostatnia tutaj. Muszą działać takie organizacje jak Reduta, prawda, dobrego imienia tutaj pana Świrskiego. No i naturalnie musimy my wszyscy, prawda, jakoś działać, reagować. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą pan profesor podjął tutaj. Muszą być doradcy, którzy wiedzą, jak znają historię, doradcy z zagranicy, którzy wiedzą, jak działa demokracja i procedury demokratyczne, bo to jest w Polsce jeszcze rzecz nowa właśnie. No i to wszystko razem. Ja myślę, że możemy wygrać tę batalię, tylko musimy usiąść i pomyśleć po prostu. Dziękuję. Panie profesorze, jest pytanie, które powinno paść. Moje nazwisko Jerzy Bielewicz. Jest pytanie, które powinno paść ze względu na wstęp, którym nas pan uraczył, w dobrym słowa tego znaczeniu. Mianowicie wskazał pan, że wybory mogłyby potoczyć się inaczej, gdyby eskalacja konfliktu na Ukrainie. Po czym powiedział pan, że ta eskalacja może nastąpić latem. Moje pytanie jest, ja oczywiście mam swoją odpowiedź, bo to też przed wyborami miałem podobne obawy. Nie o wojnę na Ukrainie, bo to ciągle jednak daleko, tylko o wpływ na wybory w Polsce, jeśli taka wojna by była, taka eskalacja. Pytanie jest oczywiste. Czy przypadkiem sytuacja się nie zmieniła jakoś w tej chwili? I czy rzeczywiście ta obawa jest uzasadniona w tej chwili, że eskalacja wojny na Ukrainie latem mogłaby w negatywny sposób wpłynąć na wynik wyborów w Polsce? I to jest pytanie, a dlaczego musi paść? Bo trochę, panie profesorze, fałszywa skromność, bo jednak siła umysłu, siła idei no jest ważna, a pan jakby to utożsamia ostatnio w Polsce, tutaj w naszym kraju. Przede wszystkim zadam pytanie Paweł Zdun. Tylko panu profesorowi, bo ja wiersze czytam, nie pytam poety o wiersze, ja po prostu co czytam. Chciał powiedzieć. Więc przepraszam, będę pytał tylko pana profesora. Proszę się. A to za karę, Leszku, bo nie chciałeś zaśpiewać. Chciałem mieć jakąś lutnię choćby, jeśli nie wiem. Ja zapytam o coś, co mnie się wydaje oczywiste, może niepotrzebnie o to pytam, ale jednak. Rozumiem, że to zjawisko, które pan profesor próbuje opisywać, appeasement, jest szczegółowe w odniesieniu do tych historii, ale tak naprawdę to ono jest tylko bardzo drobną egzemplifikacją znacznie szerszego zjawiska znanego od początku świata. To znaczy sprzedawania być za mieć. I gdyby miał rację, to wtedy rozwiązania sytuacji takich średnich krajów jak Polska nie szukałbym, właśnie żeby unikać na przyszłość tych zdrad, bo to były zdrady wartości tak naprawdę. Nie szukałbym przede wszystkim w szerzeniu informacji, która oczywiście jest potrzebna, coraz raczej na pracy nad przywracaniem kośćca moralnego, kośćca chrześcijańskiego, honoru, którego nawet my dzisiaj w Polsce w ostatnich dniach upadku mieliśmy i mamy niestety wiele, wiele smutnych przykładów, bo to sprzedawanie spokoju za ciepłą wodę, czy pierworództwa za miejskie soczewice, to jest bardzo, bardzo dawne zjawisko właśnie, prawieczne. Więc bardziej widziałbym tutaj rozwiązania. Praca nad przywracaniem
korzeni. Jeśli chodzi nam o to, żeby w Europie cywilizacja była honorowa, to ona musi być chrześcijańska i nad tym przede wszystkim ja bym radził pracować. Myślę, że nasza dyskusja może zatoczyć małe koło, bo ja mam pytanie i uwagę do poety. Ze wzruszeniem wysłuchałem pana wierszy. Mówił pan coś, czego my nie potrafimy często wyrazić, zwłaszcza w tych pierwszych związanych z katastrofą pod Smoleńskiem. To były wiersze dosyć z pewnego punktu widzenia trudne, elitarne. Poezja bardziej już odległa od tego, co robił pan na początku, pisząc i śpiewając poezję. I teraz mam taką uwagę. Otóż no, jest pan już w tym wieku, gdy trochę inaczej patrzy się na rywali i następców. To znaczy, do pewnego momentu patrzymy na naszych rówieśników jako na tych, którzy kradną nam metafory, albo my im kradniemy, albo mamy konkurencyjne programy. Natomiast od pewnego momentu zaczynamy czuć troskę o następców. I tu pytanie do pana. Jak pan widzi następców właśnie poezji patriotycznej, tak rzadkiej w Polsce? I związana jeszcze z tym uwaga, bo akurat pan profesor Nowak wspomniał o roli filmów. Otóż wydaje mi się, że w pańskim przypadku, jak i w przypadku wielu innych poetów, chociażby Kaczmarskiego, poezja śpiewana odgrywa tę samą rolę, którą odgrywa film fabularny, w zestawieniu z no, bardzo kunsztownym, trudnym dramatem, czy wręcz dziełem historycznym na ten sam temat. Inaczej mówiąc, jest łatwiejszym, prostszym, bardziej masowym wehikułem tych samych wartości. Z tym się zgodzę, że poezja związana z muzyką ma niesłychaną nośność. Po prostu żyje inaczej, łatwiej jest dostępna, silniej się wpisuje emocjonalnie i jest naprawdę niedocenionym instrumentem, nie chcę powiedzieć propagandy, ale przekonywania co do pewnych wartości, co do pewnych obrazów choćby i tylko żeby po prostu dać jej szansę i budowania więzi, bo jednak człowiek śpiewający z drugim człowiekiem śpiewającym stwarza pewną sytuację, pewną więź nie do sfałszowania. Moim zdaniem, jak się daje głos w jakimś wspólnym śpiewie, choćby w jakimś songu, piosence, jakkolwiek by nie nazwać, jak się z kimś, do kogoś dołącza swój głos, to chyba jest prawie niemożliwa sytuacja fałszywa, taka powiedziałbym moralnie i psychologicznie, żeby śpiewać razem i coś było fałszywego między nami w tej sprawie. I to jest, twierdzę, bardzo piękny, pożyteczny, wspaniały środek budowania wartości, więzi, emocji poprzez wspólny właśnie dzielenie, współudział w tej emocjonalności, co niesie muzyka, obraz, słowo. Niestety nie mamy szansy zaistnieć głośniej, być słyszalnymi, ponieważ nie mamy przekaźników, nie mamy mediów, nie mamy pieniędzy na prywatne nagrania, nie mamy gdzie być jak słyszalnymi. Janek by coś dorzucił. Jak ja widzę następców, sądzę, że oni są, nawet jestem pewny, że oni są, mogę ich wymienić. I będą, ponieważ rośnie fantastyczne pokolenie młodych ludzi, którzy się ośmielają przyjąć te stanowiska pewnych wartości, które były do tej pory dezawuowane, upychane w kąt, ośmieszane wręcz i widzą, że ta propaganda
zaprowadziła ich właśnie do kąta, że należy odsłonić przyłbicę i że to, co sobie pozwoliłem lekko powiedzieć, że w tej postawie właśnie jest nawet pewnego rodzaju odwaga i zuchwałość, a nawet użyłem tego słowa romantyzm. Wierzę w to, że są tacy jeszcze nieznani nam ludzie i są tacy wspaniali, choćby obecnie funkcjonujący doskonale i tu w tym miejscu, jak Wenzel, jak Dakowicz i jeszcze inni. Pod chorągwią wielkiego hetmana Rymkiewicza i niech ta kompletnie, powiedziałbym, upychana na margines lub traktowana jako wręcz osobliwość współczesnej poezji polskiej, niech się ośmieli i niech sama sobie przyzna prawo obywatelstwa i prawa do bycia słyszanym lepiej. Dziękuję bardzo. Czy mogę Państwu przeczytać na koniec jeden wiersz? Przepraszam, ale myślę, że to jest w tej sytuacji, o której tutaj dyskutujemy, może nawet praktyczny. Do pamiętania. I niech to będzie zapamiętane. W dzień próby, w czas wyboru, do jakiej więźby rękę kto przyłożył. Niech na milionach klisz będą zapisane twarze przekupniów i wiarołomców, wciskających guzik zdrady za tłuste kęsy jadła dla tchórzliwej ugody z lęku przed wyjawieniem prawdy. Niech równo będzie doliczona zmowa, przymknięcie powiek, nabranie wody w usta, gdy biec by trzeba wołać pośród szabrowanego domu, tu zguba, gorę, z pomocą, kiedyby pospieszać do węzgłowia chorej, bić na trwogę. Gwałtu dokonują stróże wiarołomni, fałszywi lekarze, farbowani synowie. Niech do szeregu beneficjentów zaprzaństwa tego będą dopisani heroldowie usłużni, wołający na ulicach i po rozdrożach świata, że jest inaczej, niż przecież sami dobrze widzą. To prawda, nigdy ci nie cuchnie srebro judaszowe. Ale nadejdzie, bo zawsze przychodzi chwila druga, chwila odnowy. Przewieją wiatry zatrute, odpłyną brudne wody i spadnie na dno szumowina. Niech się nie łudzą, że stanie się inaczej. Z rejestrów hańby imiona w pokolenia będą wywoływane. No to tak. Po takim diktum już pewnie nie powinienem w ogóle wstawać, ale króciutko tylko odpowiem na te dwa pytania, bo dotyczą, myślę, ważnych spraw też. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jaki może być wpływ ewentualnego zaostrzenia sytuacji za naszą wschodnią granicą, eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Czy rzeczywiście teraz może on być tak duży, jak mógł był być w okresie wyborów prezydenckich? Nie, dwie rzeczy się zmieniły na naszą korzyść w tym zakresie. Jedna najważniejsza ta, że zwierzchnikiem sił zbrojnych będzie od 6 sierpnia nie Bronisław Komorowski, tylko Andrzej Duda. I to jest bardzo ważna zmiana. To jest realna zmiana, bardzo ważna. Ktoś, kto próbowałby to kwestionować, podlega już określonym paragrafom. Ktoś, kto odpowiada za nasze bezpieczeństwo.
służby specjalne, wojsko. To ma bardzo duże znaczenie, a więc nie będzie można stworzyć wrażenia, że jeśli jest zagrożenie, to chronimy się pod skrzydła prezydenta. Teraz tym prezydentem będzie Andrzej Duda, więc to już nic drugiej stronie nie pomoże. I druga zmiana, poniekąd przypadkowa, ale jakże zasłużona, jakże nawiązująca do pięknego wiersza, który, jakże można przy tej okazji nawiązać do wiersza, który przeczytał Leszek. Koniec kariery ministra Sikorskiego. Przecież to był ten największy autorytet, który miał nas ochronić przed szaleństwami PiSu, przed szabelką, która, prawda, się ostrzy gdzieś tam w kazamatach, w których spotyka się Jarosław Kaczyński z Andrzejem Dudą. Dzisiaj pan Sikorski, zapomniałem mnie, pan Radosław Sikorski, może być kandydatem na burmistrza Chobielina, bo już nawet w Bydgoszczu nie ma szans, prawda? A więc ten autorytet, największy międzynarodowy autorytet, który miał nas bronić przed szaleństwami, przestał istnieć. Ale został jeszcze jeden autorytet i to się nie zmieniło. Tusk, Donald Tusk w Brukseli. W przypadku zaostrzenia sytuacji za wschodnią granicą, wyobrażam sobie, jak może zacząć propaganda. Nie Donald Tusk, bo on jest nikim w Brukseli oczywiście, ale ta propaganda, pani Tadla, pan Kraśko, który będzie mówił znowu o cesarzu Europy, zaczną stroszyć te swoje piórka, prawda, że znów możemy tylko pod opiekę prezydenta Europy czy cesarza Europy się schronić w dobie kryzysu przed niepewnymi rządami Prawa i Sprawiedliwości tutaj. Więc myślę, że tu jest jeszcze pewien przyczółek dla tworzenia tej atmosfery grozy, przed którą ucieczka jest tylko w starych, dobrze nam znanych objęciach Donalda Tuska. Ale myślę, że są mniejsze, także tutaj zgadzam się z pana, jeśli dobrze zrozumiałem, sugestią, że trochę zmniejszyło się to niebezpieczeństwo wpływu zewnętrznego zagrożenia od wschodu idącego na wynik wyborów w Polsce. Ale oczywiście to zależy od tego, co się będzie działo za naszą wschodnią granicą i kiedy. Zgadzam się także oczywiście z uwagą zawartą w drugim pytaniu, czy oprócz takiej propagandy, czy można powiedzieć polityki historycznej przywracającej wiedzę o bardzo ważnych skarbach naszej kultury, naszej historii, w świadomości społeczeństw zachodnich także, nie jest ważniejsze przywracanie kośćca moralnego całej cywilizacji zachodniej. Tak, to jest najważniejsze i o tym też starałem się mówić, o tych zasadach, którym Zachód powinien być wierny. I tutaj mam nadzieję, że tak samo jak w Polsce, rzeczywistość wygra w końcu z nierzeczywistością. Ale nierzeczywistość ma wciąż jeszcze swoje pułapki w zanadrzu. Tą pułapką, której działanie widzę w tym zakresie na terenie współczesnej cywilizacji zachodniej, jest przekonanie, że przed słabością, zgnilizną, kapitulacją wobec zagrożenia islamu na przykład, jedynym obrońcą jest Władimir Putin. Wielu ludzi w Europie Zachodniej tak uważa, że to jest obrońca cywilizacji chrześcijańskiej, że to jest ostatni rycerz, krucjat. Otóż to jest właśnie rzecz, w której my mamy ogromną rolę do odegrania. Pokazywania Zachodowi, przekonywania Zachodu, organizowania opinii zachodniej, to jest bardzo trudne zadanie, szalenie trudne, ale bardzo ważne, bardzo odpowiedzialne, że ta alternatywa, islam albo Putin, jest całkowicie fałszywa. To musimy odsłaniać. Cały cynizm polityki Władimira Putina. I tu na koniec chcę powiedzieć o pewnym zagrożeniu, z którym stykam się, kiedy rozmawiam właśnie czasem z zachodnimi kolegami, historykami czy dziennikarzami, niepodzielającymi, powiedziałbym, moich czy naszych poglądów. Oni bardzo często patrzą na Andrzeja Dudę jako nowego prezydenta, na Prawo i Sprawiedliwość, jako na partię proputinowską. Nam się to może wydawać absurdalne, ale właśnie to jest ta ignorancja, o której pani mówiłem i o której napisałem książkę, bo właściwie ta książka jest o ignorancji połączonej z arogancją. To są dwie podstawowe cechy, które kształtują politykę mocarstw zachodnich wobec Europy Wschodniej.
Otóż ta ignorancja połączona z arogancją podpowiada. Jest taki Orban, on zwrócił się, to prawicowiec jest, zwrócił się ku Putinowi. No to co może robić inny prawicowiec z Europy Wschodniej? No zwróci się ku Putinowi. To na pewno zrobi Duda. To na pewno zrobi prawda, Prawo i Sprawiedliwość. Bo oni przecież nic nie wiedzą o programie Prawa i Sprawiedliwości, nic nie wiedzą o tym, kim jest Andrzej Duda, skąd się wywodzi. Tylko myślą sobie, aha, no to będzie drugi Orban, czytaj, drugi proputinowski polityk. Bo oczywiście o Orbanie też prawie nic nie wiedzą, tylko wiedzą... Tak, wiedzą właśnie od gazet. Tak, to oczywiście jest następna sprawa. Otóż tu też jest zadanie dla nas. Musimy tłumaczyć, jak umiemy, takimi kanałami, jakie pani ma. No to jest oczywiście partyzantka, no ale musimy tę partyzantkę uprawiać, tłumaczyć, że nie jest tak, jak ignorancja z arogancją w pierwszym odruchu podpowiadają zachodnim dziennikarzom, zachodnim przedstawicielom elity. To jest też ogromne zadanie ciągle do wykonywania. Nie liczmy na to, że wygramy wybory i wszyscy na Zachodzie powiedzą, aha, no to jest taka rozsądna, umiarkowana prawica, to jest jakaś alternatywa dla Putina tutaj w Europie Wschodniej. Nie, to właśnie nasza praca musi polegać na tym, żeby pokazać, że tu jest jakaś alternatywa dla zgnilizny i totalitaryzmu. I na tym może poprzestanę. Dziękuję.